O prezydentach Ukrainy. Jan Malicki, Studium Europy Wschodniej, UW. Chciałbym teraz powiedzieć parę słów o prezydentach Ukrainy. Nasi sąsiedzi, obywatele Ukrainy, wybierali sobie w ciągu tego 30-lecia przeróżnych prezydentów. I oto kiedy kilka lat temu wybrali Wołodymyra Zełenskiego, słyszałem od dziesiątków, od setek moich kolegów, ukraińskich obywateli, że aktor, że klaun, jak tak można, katastrofa, wstyd. To samo, ta sama fala przeszła przez polskie media ze strony polskich specjalistów. Aktor, klaun, katastrofa. Poczytuję sobie za zaszczyt, że kiedy toczyły się te dyskusje wśród osób bardzo często występujących w mediach, może kogoś nie zapamiętałem i nie chciałbym urazić, ale były głównie dwie osoby, dwa nazwiska, które stale podkreślały dwie rzeczy. Po pierwsze, poczekajmy. Mówienie o tym, że wstyd, że aktor nic nie znaczy, różne są zawody. Dwa, mówienie o tym, że rzekomy agent rosyjski, te dwie osoby mówiły, poczekajmy, zobaczymy. A wreszcie te dwie osoby mówiły rzecz absolutnie podstawową. Uszanujmy wybór naszych sąsiadów, obywateli Ukrainy. Nie wtrącajmy się. Każdy z przywódców europejskich marzyłby o tym, aby dostać 72% głosów. Te dwa nazwiska, dlatego powiedziałem, że to zaszczyt dla mnie. Te dwa nazwiska to Berdychowska i Malicki. Dlatego czuję się po latach tak zaszczycony. I oto minęło te kilka lat i ten, kogo nazywano klaunem, okazał się prawdziwym przywódcą narodu. Prawdziwym wodzem dla narodu w najcięższych jego chwilach. I nawiązując do tego, czym się zajmował wcześniej, okazał się prawdziwym sługą narodu. W moim przekonaniu Ukraina po 100 latach, po Szymonie Petlurze, ma znowu wielkiego przywódcę, wielkiego wodza i wielkiego męża stanu. To coś wspaniałego oglądać jego w czasach próby dla Ukrainy i dla Ukraińców.